Szanowni Państwo, otwieram wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Witam członków komisji. Witam sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pana Edwarda Siarkę. Jest pan minister? Jest tutaj, przepraszam. Tak jest. Witam panów dyrektorów z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, pana Krzysztofa Janeczko, pana Macieja Szmita i pana Jana Tabora oraz pozostałych gości. Stwierdzam kworum, a więc możemy rozpocząć posiedzenie naszej komisji. Przypominam państwu, że zgodnie z decyzją marszałka Sejmu posiedzenia komisji i podkomisji po dniu 16 czerwca prowadzone są na zasadach ogólnych określonych w regulaminie Sejmu, co oznacza, że nie ma możliwości zdalnego udziału w posiedzeniu i zdalnego głosowania przez tablet lub komórkę. Głosowanie może odbywać się wyłącznie poprzez podniesienie ręki i przeliczenie przez sekretarzy głosów lub w sposób elektroniczny przy użyciu legitymacji poselskiej. I tak będziemy dzisiaj głosowali. I aparatury stojącej przed państwem na stołach. Przypominamy również, że w przypadku członków komisji zabranie głosu możliwe jest poprzez zalogowanie się legitymacją, natomiast goście mogą zabrać głos poprzez przyłożenie pastylki z lewej strony głośnika, aby aktywować mikrofon. Porządek dzisiejszego posiedzenia przewiduje rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, druk numer 1457. Przystępujemy do realizacji porządku dziennego. Informuję, że pani marszałek Sejmu w dniu 6 sierpnia skierowała uchwałę Senatu Rzeczypospolitej w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, druk nr 1457, do Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu rozpatrzenia. Przystępujemy do rozpatrzenia uchwały Senatu. Przedstawiciela Senatu w tej chwili pana senatora nie ma. Czy przybył jeszcze? Nie ma. W związku z tym proszę o przedstawienie stanowiska rządu przez pana ministra Edwarda Siarkę. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. Jak pan przewodniczący już stwierdził, Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych. Ta decyzja to wniosek o odrzucenie projektu ustawy. Senat przeprowadził dłuższą dyskusję na posiedzeniach komisji, połączonych komisji, jak i debatę w czasie debaty senackiej. Muszę powiedzieć, że w czasie tej debaty właściwie nic istotnego do projektu nie zostało wniesione, nie zostały zgłoszone, czy ostatecznie zostały przyjęte żadne poprawki do tego projektu. Dyskusja koncentrowała się właściwie obok tematów zupełnie pobocznych, nie dotyczących często problemów tych rozwiązań, które są zaproponowane w projekcie ustawy. Stąd też wnioskujemy do komisji, aby uchwałę Senatu po prostu zaopiniować negatywnie, odrzucić ten wniosek i przyjąć całość projektu ustawy, która jest, tak jak już tutaj omawialiśmy na komisji wcześniej, nakierowana na, i to wyraźnie chcę powiedzieć, bo cały czas w dyskusji ten temat się gdzieś pojawia, wyraźnie chcę powiedzieć, jest skierowana do dwóch miejsc, dedykowana dwóm miejscom, Stalowej Woli i Jaworznie. W tej dyskusji warto zwrócić uwagę, że do projektu ustawy mamy załącznik, który konkretyzuje działki, które mają podlegać wymianie. Ustawa też reguluje zakres tej ustawy, określa, na jakie cele te grunty mogą być zamienione i z drugiej strony, jakie grunty, lasy z tego tytułu, że ta zamiana
by miała nastąpić, jakie te grunty otrzymają. Oczywiście te grunty muszą spełniać warunki gospodarki leśnej, być przydatne do tej gospodarki, no i nie być formami ochrony, które też w tym projekcie zostały wymienione, zapisane bardzo konkretnie. Natomiast dużą dyskusję cały czas i na posiedzeniu Senatu wywoływała kwestia uprawnienia Komisji Ochrony Środowiska, Komisji Sejmowej dotyczącej opiniowania wniosku o zamianę gruntów. Jak Państwo pamiętacie, ten projekt ma dłuższą historię i to właśnie w toku prac parlamentarnych zdecydowaliśmy, czy rząd przychylił się do wszystkich tych głosów, które w dyskusji publicznej również padały i w dyskusji poselskiej, żeby dochować pełnego, transparentnego procesu tej zamiany, żeby komisja rzeczywiście opiniowała ten wniosek o zamianę, przy czym on nie jest obligatoryjnym, niezwiążącym dla dyrektora generalnego, który decydował ostatecznie będzie o tej zamianie, czy ona się odbędzie, czy nie. Ale chodziło o transparentność, żeby posłowie po prostu mieli możliwość na przykład chociażby przeanalizować całość tego procesu i żebyśmy wyeliminowali wszystkie te obawy, które w tej dyskusji się pojawiały. Tutaj była podnoszona taka kwestia, że przy tej zamianie, przy takim opiniowaniu komisji wkraczamy w kompetencje, czy Sejm wkracza w kompetencje władzy wykonawczej. Naszym zdaniem to jest nieuprawnione, dlatego że, tak jak powiedziałem, ta uchwała nie jest wiążąca. Ona nie zmusza nikogo do dokonania tej zamiany. Daje natomiast możliwość Sejmowi wglądu w proces zamiany. No i oczywiście to, co zostało zapisane w tym projekcie, to jest też istotne, a mianowicie, że ten projekt jest epizodyczny. No i na końcu, jeżeli ten proces zamiany by nie został zrealizowany zgodnie z duchem zapisu artykułu pierwszego, to jest możliwość zwrotu gruntów z powrotem dla Lasów Państwowych. Tak jak mówię, Senat odbył długą debatę na ten temat. O różnych kwestiach dyskutowano w kompleksie całości problematyki dotyczącej lasów w Polsce. Natomiast ostatecznie poprawek Senat nie zaproponował, tylko przegłosował wniosek o odrzucenie tego projektu ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że Senat nie wniósł żadnych poprawek, postawił wniosek jednoznaczny. Ustawa była w pełni przedyskutowana w połączonych komisjach. W związku z tym poddaję pod głosowanie wniosek o przyjęcie uchwały Senatu. Kto jest? Dyskusja przeprowadziliśmy pełno. Szanowni Państwo, myśmy przeprowadzili na temat tej ustawy dokładnie dyskusję, która była przeprowadzona za, przeciw i tak dalej. Ponieważ ale Senat, Panie Przewodniczący, jest do prawo do dyskusji. Szanowni Państwo, myśmy przegłosowali, przedyskutowali. Panie Przewodniczący, ja zgłaszam wniosek formalny o przeprowadzenie dyskusji. To prosiłbym przegłosować wniosek formalny. Dobrze. Wniosek formalny o przeprowadzenie dyskusji został zgłoszony. W związku z tym przegłosujemy ten wniosek. Kto z Państwa jest za przeprowadzeniem dodatkowej dyskusji na dzisiejszym posiedzeniu komisji? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o podanie wyników. Przeciw, a więc głosowało 55 posłów, za 24, przeciw 30, wstrzymał się 1. W związku z tym wniosek formalny został odrzucony. Przystępujemy w związku z tym do głosowania. Poddaję wniosek o przyjęcie uchwały Senatu. Poddaję pod głosowanie wniosek o przyjęcie uchwały Senatu.
Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały Senatu? Proszę Państwa, Pan Przewodniczący powiedział dobrze. Kto jest za przyjęciem uchwały Senatu, czyli o odrzucenie wniosku? W przypadku uchwał senackich głosujemy przeciwnie. Głosowanie za jest głosem przeciw, głosowanie przeciw jest głosem za. Oj, Panie Przewodniczący, komisja wyraża opinię. Ja bym prosił Biuro Legislacyjne, żeby się ustosunkowało, bo Pan Przewodniczący teraz... Panie pośle, nie ma Pan głosu. Szanowni Państwo. Prowadził w błąd. Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie wniosek... Słuchajcie, poddaję pod głosowanie wniosek o przyjęcie uchwały Senatu. O odrzucenie. Odrzucenie projektu. A więc, jeżeli chcemy przyjąć uchwałę Senatu, sprecyzujmy, jeżeli chcemy przyjąć uchwałę Senatu, to musimy głosować za. Jeżeli chcemy odrzucić uchwałę Senatu, to głosujemy przeciw. A więc to jest jakby... Tak zawsze głosujemy, jeśli chodzi o sprawy poprawek Senatu. Jeszcze raz. Szanowni Państwo, proszę już nie dyskutujmy. A więc kto jest z Państwa za przyjęciem wniosku o przyjęcie uchwały Senatu? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o podanie wyników. Znaczy zniknęły. Proszę, czyli co? Powiedzieć głośno do mikrofonu, żebyśmy nie słuchali. Szanowni Państwo, zniknęły wyniki w komputerze w tej chwili, więc tak mi przypomnieli, w tej chwili Państwo zgłosili. Czy to oznacza, że były tak złe dla Prawa i Sprawiedliwości? Cały czas jesteśmy w trakcie głosowania na ekranach. Tylko prze... No za sekundę, zaraz. Bo to już jest zagłosowane, wszyscy widzimy swój wynik, natomiast... Szanowni Państwo, podaję wyniki. Głosowało 55 posłów, za 23, przeciw 30, wstrzymało się dwoje posłów. A więc komisja proponuje Wysokiej Izbie odrzucenie uchwały Senatu. Teraz jeszcze pozostało nam wybranie posła sprawozdawcę. Proponuję, żeby pani poseł Anna Paluch dalej pełniła tę rolę.
Pani poseł, zgadza się? Tak, wyrażam zgodę. A więc wobec niezgłoszenia sprzeciwu stwierdzam, że komisja wybrała panią poseł Annę Paluch na sprawozdawcę komisji. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny posiedzenia komisji. Protokół dzisiejszego posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w sekretariacie komisji w Kancelarii Sejmu. Zamykam posiedzenie komisji.